Cześć, tu Ernest. W tym sezonie przemierzymy łańcuch wielkich zmian, które poprowadzą nas do rozdziału 5. Jesteśmy na misji, a w tym filmiku zapoznam Was z jej szczegółami. Najpierw małe wezwanie. Zostaw łapkę w górę, jeśli widzisz Luni. Jak już pewnie wiecie, wyspa co tydzień będzie zmieniała się w motywach rozdziału 1. Za kulisami tych wszystkich dużych zmian będzie operował agent Jonesy. Po raz kolejny przychodzi on uratować wyspę Fortnite. Wehikuł czasu, dzięki któremu Jonesy przeniósł nas do rozdziału 1, wylądowało w przyjemnym parku. Tutaj jest ciężarówka, która zabierze je dalej. Znajdziemy tutaj też pierwszą wiadomość od dr Sloan do Jonesa. Jones, tu Sloan. Wiesz dobrze, jakie to czas i miejsce, a to znaczy, że rozumiesz, co należy zrobić. I co stanie się tutaj, kiedy to zrobisz? Jutro uruchomisz wehikuł, a ja dzisiaj nagrywam to. To tak jakby przypominajka dla Jonesa, co ma zrobić na tej wyspie. Dzisiaj w czwartek, 9 listopada, zajdą zmiany związane z 6 sezonem rozdziału 1. Tego dnia przywróconych zostanie kilka broni z tamtego okresu, a do pola bitwy przyłączą się tarany i deskolotki. To jednak nie wszystko. Tego samego dnia kostka Kevin powróci i wyrwie domek z zalewu zdobyczy, zostawiając po nim wir do punktu zerowego, czyli serca świata Fortnite o nieskończenie wielkiej ilości energii, której Kevin spróbuje zaczerpnąć, tworząc tornado z mrocznej energii. Następnego tygodnia do wyspy przyłączy się zimowy teren z 7 sezonu, a wraz z nim m.in. samoloty. W międzyczasie z wiru na zalewie zdobyczy zaczną wydostawać się niebieskie wiązki energii, charakterystyczne dla punktu zerowego. W tym tygodniu pojawią się jeszcze obozy pirackie i armaty z 8 sezonu. Jednak wulkanu już nie będzie. Co ciekawe jednak, góra lodowa będzie zniszczona jak po evencie wybuchu wulkanu. Jonesy musiał dostać się do jakiejś alternatywnej rzeczywistości. 23 listopada nad wypasioną wyrwą pojawi się meteor z kapsułą naukowca z 10 sezonu, a na zalewie zdobyczy mroczna kostka ujawni punkt zerowy. Zaraz, czy to jest Luni? Nie wiemy dokładnie kiedy, ale pewnego dnia Kevin zacznie w efektowny sposób przejmować punkt zerowy. A wracając do wątku Jonesa, to 9 listopada wehikuł czasu zatrzyma się przy zalewie zdobyczy. Tam będzie druga głosówka od Sloan. Dobra, krótko. Wróciłeś tu nie bez powodu. Jesteś sprytny, więc to rozgryziesz. Od razu uprzedzam, nie łudź się, że działasz w imię zmiany przyszłości. To ewakuacja, a ty wytyczasz szlak. Z tego wynika, że Jonesy przeniósł się w czasie do nowego świata. Jego działalność tutaj nie wpłynie na przyszłość w rozdziale 4. Misja Jonesa to ewakuacja. Czy chodzi tutaj o ewakuację punktu zerowego, czy może nas, graczy, do nowego świata? Tydzień później wehikuł wyląduje przy hangarze na Wypasionej, a na koniec zostanie zamontowany na powracającej rakiecie 7, która pojawi się wraz z meteorem, a w środku hangaru powróci cały sprzęt naukowca. Pojawi się tutaj też czwarte nagranie od dr Sloan. Ty leżysz za mną, ale to pierwszy raz, kiedy nie wiem, co nas czeka. Oboje zmierzamy w nieznane. By the way, to w ciężarówce Jonesa jest mini rakietka, symbolizująca jego misję. Co jeśli agent Jones wstrzeli się rakietą z wehikułem czasu w punkt zerowy, aby zabrać go do teraz, kiedy to trzeba uratować świat Fortnite? Dzięki wyciekom wiemy, że na koniec tego sezonu będzie event, poprzedzony odliczaniem nad rakietą i w lobby. Event ten ma mieć podobne zakończenie do eventu czarnej dziury z rozdziału 1. Ciężko wróżyć, co dokładnie wydarzy się tym razem. Na razie wiemy, że rakieta wystrzeli, powstanie kolejna czarna dziura, a jej wielki wybuch da początek 5. rozdziałowi na nowej wyspie. To, co teraz widzicie, to wczesna wersja mapy na rozdział 5, która przez pomyłkę jakiegoś pracownika Epic Games uchowała się w plikach gry. Jeśli czujecie, że czegoś tu brakuje, to dlatego, że nie ma tu drzew, a miejscówki są tylko zarysowane na ziemi. Nie ma żadnych budynków. Mapa ta została nazwana po Heliosie, bogu słońca w mitologii greckiej. Twórcy gry mają zwyczaj nazywania map po bogach z tej mitologii. Według niektórych ta wyspa przypomina wyspę z rozdziału 2, która powstała z wybuchu pierwszej czarnej dziury. I co ciekawe, jej nazwą kodową był Apollo. Królestwo Słońca w mitologii greckiej było podzielone między właśnie tymi dwoma bogami. Na pewno jest tutaj jakieś powiązanie. Z innych wycieków wiemy, że na nowej mapie pojawi się biom w klimacie Sakury, pełen kwiatów wiśni. Do tego biom lasu borealnego, biom tundry i biom chaparral. Jak widać, zimowy biom zajmie dużą część wyspy. Z wycieków wiemy, że na tą okazję zostanie przepracowana mechanika lodu. Wenzo dał znać, że pojawią się nowe granaty lodowe, które będą kładły warstwę lodu na ziemi i budowlach, dając im 2500 punktów wytrzymałości.
Ciekawostka! W plikach gry jest też tekstura trawy dla jednego z biomów na tą mapę. To nie jest dużo, ale zawsze coś. Poza tym jest szablon chmur. Takie prawdopodobnie będzie niebo w tym rozdziale. Dalej! Częścią nowych rozdziałów i sezonów są też oczywiście skiny. I tak się składa, że kilka dni temu Epic Games wypuściło w świat nową serię konceptów skinów. To kilkadziesiąt nowych pomysłów na skiny. Każdy z nich ma szansę pojawić się w grze i kto wie, może któryś z nich już jest gotowy na pierwszy sezon rozdziału 5. Duża część z nich to oryginalne, pojedyncze, fajne pomysły. Temu panu na przykład będzie można założyć ekran wczytywania z naszej szafki. A niektóre skiny mają wspólne tematy. Mamy tu na przykład skiny przekąski, które można byłoby schrupać. Inne skiny są apokaliptyczne, co może sugerować, że w przyszłości będzie sezon w takim właśnie klimacie. Coś prosto ze świata Mad Maxa z furami z kolcami jak jeże, dużo prowizorki i tak dalej. Słuchajcie, szykuje się ogromny, wystrzałowy event z rakietą jak ze starych czasów, z dodatkiem podróży w czasie. Tylko tym razem zamiast siódemki to Jones zagra pierwsze skrzypce. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że za jego bohaterski wyczyn w tym sezonie w końcu spełni się to oto jego marzenie. Hey, so big guy, after this I think it's time I get my own 70 name. Like what about the Infiltrator or the Hunter? Ooh, the Legend. Być może Jonesy Legenda, nowy członek siódemki, będzie skinem na pierwszy sezon rozdziału 5. Poza tym już od kilku miesięcy pliki gry obiegają wzmianki o nowym trybie wyścigowym z samochodami, który miałby swój własny mini karnet. Inne, nowe wycieki zdradziły nam, że do gry mają zawitać wszystkie samochody z gry Rocket League, tak jak Octane. I co fajne, do Rocket League niedawno wszedł Zigzag McQueen, więc nie dziwię się, jeśli on również zawita do Fortnite. Było już Ferrari, no to czemu by nie dodać Zigzaga? Pierwsza osoba też ma szansę wejść w rozdziale 5, ale to nic potwierdzonego. Wraz ze startem tego sezonu pojawiła się nowa wzmianka o modyfikacjach do broni. Gdy wejdą do gry, będziemy mogli zmniejszyć odrzut naszej broni albo przyłączyć jakąś lunetę. Myślę, że pasowałoby to do gry w trybie pierwszej osoby. Na koniec chciałem wam dać znać, że dwa dni temu Fortnite bez kontekstu wstawiło edita o Jonesim. Myślę, że nie bez powodu Fortnite nam o nim przypomina. I to na razie tyle, ale to jeszcze nie wszystko. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym! Who is he? Him? It's the guy from Fortnite.